Witam Cię bardzo serdecznie w następnej lekcji trygonometrii. Jestem pod wrażeniem, że dotrwałeś aż do tego momentu. A dzisiaj wytoczymy grube działa przeciwko różnym równaniom trygonometrycznym. Spójrz na taki przykład. Bardzo okropny, bardzo nieprzyjemny. 3 cosinus x minus 4 sinus x. Jakby to się równało 0, to żadnego problemu. Przeniosłbym sobie jedno na prawo i podzielił przez to drugie i po prostu bym otrzymał tangens, ale nie. To się równa 2. No i dodatkowo jeszcze bardzo chamska dziedzina minus 1 do 1, nawet nie podana w pi. To znaczy, że będzie nieprzyjemny, skoro nawet dziedziny nam nie podali w pi. No dobra. No to co teraz robimy? Teraz mamy taki myk, który się nazywa r cosinus x plus alfa. To jest taki... Zaraz Ci powiem. Po prostu wyrazimy całe to jako coś razy cosinus theta plus alfa. Dlaczego mogę to zrobić? Dlatego, że tu mam cosinus i tu mam sinus. I to jest jakby... Zaraz zobaczysz. Kiedy napiszę takie wyrażenie. R razy cosinus x plus alfa. Plus jakaś alfa. No to to mogę sobie rozbić jako r, a wiemy dobrze z kosinusów, że to jest r kosinus x. Z tego wzoru, który wyprowadzaliśmy sobie wcześniej, r kosinus x kosinus alfa minus r sinus x sinus alfa. W jaki sposób to przypomina nam to? Dlaczego sobie to utrudniamy? Dlaczego sobie dodajemy coś takiego? Zaraz zobaczysz. R to jest jakaś moja liczba całkowita, której nie znam, którą muszę policzyć. Cosinus alfa to też nie wiem, co to jest. Sinus alfa nie wiem, co to jest. To są jakieś kąty. Ale zobacz. Po obu stronach, jakby jeżeli przyrównam do siebie te dwa równania, napiszę, że R cosinus x plus alfa równa się 3 cosinus x minus 4 sinus minus 4 sinus x, no to w tym momencie oznacza to, że one muszą być równe. Spójrz, po jednej stronie i po drugiej musi być tyle samo kosinusów z x i sinusów z x, co po drugiej. Po lewej stronie mam coś takiego. R cosinus x cosinus alfa, po drugiej stronie mam R sinus x sinus alfa. No czyli tak. Tutaj mam 3 kosinusy x, a tutaj mam r kosinus alfa kosinusów x. Widzisz to? Tutaj to, co stoi przy kosinusie x, musi się równać temu, co stoi przy kosinusie x z drugiej strony. Czyli mam pierwszą równość, że r kosinus alfa jest równe 3. Z tego przyrównałem sobie, że 3 to jest równe r kosinus alfa, czyli to, co stoi przy kosinusie x. I teraz z drugiego w ten sam sposób robię, że to r sinus alfa równa się 4, prawda? R sinus alfa jest równe 4. R sinus alfa jest równe 4, tak? No dobra. No i co dalej w tej chwili z tym robię? Dalej sobie jadę w dół i w tej chwili mam takie tutaj dwa równane. Co teraz mogę z nimi zrobić? Jak myślę? Mogę podzielić je przez siebie. Mogę zrobić r sinus alfa podzielić sobie przez r cosinus alfa. Co mi da 4 trzecie? I teraz patrz. R się skrócą, a sinus alfa przez cosinus alfa to jest tangens alfa. Więc tangens tego mojego w ogóle zmyślonego z kosmosu wziętego kąta alfa jest równy 4 trzecie. Zaczynam wychodzić na coś konkretnego. I teraz zobaczmy, co się teraz może z tym stać. Muszę policzyć sobie ten kąt alfa, który tutaj wymyśliłem. 4 trzecie jest tyle, więc sobie teraz biorę odwrotność z tangensa. Moje alfa jest równe 0,927. To muszę w miarę dokładnie zaokrąglić, jako że to jest ten kąt. Potem będę z niego liczył 9,27. Więc piszę.
że alfa to jest w przybliżeniu 0,927. Oczywiście radianów. I teraz, jako że policzyłem już ten kąt alfa, no to mogę sobie z któregoś tutaj wyliczyć r. No r sobie najlepiej wyliczyć, zawsze dobrze liczyć z kosinusa. Więc mam, że r kosinus alfa, czyli 0,927, jest równe 3. Ile jest kosinus tego? Zaraz zobaczymy. Teraz sobie z tego policzę kosinus. Kosinus tego jest 0,6, czyli równo. 0,6. Kosinus 0,6. I teraz sobie podzielę 3 przez 0,6. 3 podzielić przez 0,6. Dlatego, że to jest 0,6 i to wychodzi 5. Zobacz. To jest 0,6. To jest 0,6. Przed chwilą policzyłem sobie na kalkulatorze. I 3 podzielić przez 0,6 to jest 5. Więc R jest równy 5. Co mi jeszcze pozostało? Pozostało mi to wszystko podstawić. Jak widzisz, mam już R, mam alfę. Więc wszystkie te, które miałem niewiadome rzeczy w tym zadaniu, już w tej chwili znam. Więc teraz wiem, że to r to jest teraz 5 razy kosinus z x dodać 0,927. To jest dokładnie to samo, co te moje 3 kosinusy z x minus 4 sinusy x. Prawda? Właśnie przed chwilą to pokazaliśmy. To jest już gruby kaliber na te równania, to właśnie ten r kosinus. I teraz tak, skoro to jest to samo i właśnie przed chwilą to pokazaliśmy, no to już zostawiam te 3 kosinus x minus 4 sinus x i zajmuję się tylko tym. Piszę, że 5 razy kosinus z x plus 0,927 jest równy 2. A 2 skąd wziąłem? No 2 to jest ta liczba, którą miałem na początku. To tutaj jest równe 2. Prawda? No i teraz rozwiązuję to jak zwykły 5 razy kosinus z tego. Dzielę to sobie, czyli kosinus z x plus 0,927 jest równe 2 piąte. Jest równe 2 piąte. No i teraz korzystam sobie z funkcji odwrotnej. Pytam się, ile jest kosinus z czegoś takiego właśnie. To sobie biorę jako alfę w tej chwili jakąś. To jest moja alfa. I pytam się, jest kosinus. Kosinus z czego daje 2 piąte? Zaraz zobaczymy. Kosinus z czego daje 2 piąte? 2 piąte to znaczy 0,4, tak? Jak tutaj właśnie Ci pokazałem. I teraz odwrotność sobie biorę kosinusa z tego. I to musi być 1,59, zakończymy. To 1,159. Więc to jest kosinus. Już bez kosinusa właśnie go wyrzuciłem stąd. Wychodzę teraz na to, że mój x, który właśnie liczę, plus 0,927 równa się 1,159. Z tym, że to jest dodatnie rozwiązanie, a pamiętamy dobrze, że kosinus jest funkcją parzystą, prawda? Kosinus jest funkcją parzystą, więc ma dwa rozwiązania. Ma rozwiązanie plus i minus, bo to, czy tutaj wstawię plus czy minus, tutaj w ten kąt, to będzie dokładnie to samo. Czyli tu jest albo plus, albo minus. To jest funkcja parzysta. Bardzo ważne, żeby pamiętać o tym drugim rozwiązaniu. No i teraz mam takie możliwości. X jest równy tyle właśnie. Załóżmy, że to jest na razie na minusie. Dodać 927. 0,927. Tyle na minusie. To jest minus 0,23. Minus 0,23. Albo mam też drugie rozwiązanie, kiedy to jest na plusie. Czyli mam 1,159, to jest na plusie i teraz od tego przepraszam, zaciąłem się chwileczkę, od tego muszę odjąć 0,927, czyli mam minus 0,927. Nie, to jest właśnie to, co przed chwilą zrobiłem. To jest właśnie to, co przed chwilą zrobiłem, więc teraz mam to na minusie i odejmuję, bo wtedy miałem na plusie, odjąłem i
i to wyszło dokładnie na to samo, dlatego teraz muszę zrobić 1,159, przepraszam Cię za ten całe zamieszanie, minus 0,927, czyli to jest minus 2,09. Minus 2,09 w zaokrągleniu, albo minus 0,23, no właśnie nie. Tu się machnąłem, bo to powinno być plus 1,159 i to przenoszę na tamtą prawą stronę, czyli minus 0,927, czyli to jest 0,23 na plusie, plus 0,923 albo minus 2,09. Czyli mam takie dwa rozwiązania, tak? Nie. Dlatego, że na początku podali mi mój zakres. Mam od minus 1 do 1 to policzyć. Więc jedno rozwiązanie wypada i to jest rozwiązanie to, minus 2. Ono nie należy do mojej dziedziny. Jedynym rozwiązaniem, które mogę tutaj uznać, jest 0,23. Także jak widzisz, to jest właśnie gruba ryba tutaj. I tak się radzi z takimi skomplikowanymi bardziej trochę, bardziej skomplikowanymi równaniami. Ta metoda R cosinus pozwala Ci no po prostu z każdym jakby tego typu problemem możesz sobie poradzić, jak masz taki cosinus minus sinus. Jeżeli tylko kąt jest ten sam, no to żaden problem wtedy, jeżeli masz cosinus, dodać sinus, dodać 5 sinusów, no tego typu równania tutaj dowolne liczby możesz wstawiać. Jeżeli kąty są te same, masz dodawanie, odejmowanie, równa się jakąś liczbę, to wtedy właśnie używasz sobie tego narzędzia, jakim jest właśnie R cosinus. No dobra, no to właśnie sobie tutaj pokazaliśmy R cosinus. A teraz jeszcze byśmy sobie zrobili parę takich trudniejszych przykładów na myślenie, że tak powiem. Już sobie otworzyłem nową stronę i teraz tak, znalazłem taki bardzo paskudny przykład, to jest prosto wzięty z podstawy programowej, jako ten na rozszerzenie sinus 2x plus cosinus x równa się 1. Co my tu możemy zrobić? Gdyby tu, nie, gdyby tu było 0, przenieślibyśmy to sobie na prawo, podzielibyśmy, mielibyśmy tangensa. Gdyby kąty były takie same, użylibyśmy właśnie tej metody, którą Ci przed chwilą pokazywałem z tym r cosinusem i byśmy to rozwiązali. No trochę byśmy się namęczyli przy tym, ale dalibyśmy radę. Ale nie. Ale nie, to widzisz, jest bardzo, bardzo taki naprawdę nieprzyjemny przykład. To jest z tych gorszych i tutaj trzeba się trochę pomęczyć. To są takie przykłady już. No, musisz mieć pecha, żeby na takie trafić na maturze, ale zdarzają się. Co my tu możemy zrobić? No sinus 2x, aż kusi, żeby go rozpisać. Zróbmy to. Zróbmy, że to jest 2 sinus x cosinus x. Dalej, plus cosinus x równa się 1. No zobacz, gdyby nie to, że tu jest ta jedynka, to bym wyciągnął cosinus x przed nawias i miałbym 2 sinus x plus 1 równa się 0. I wtedy bym tylko rozrobił, że to jest jedno jest cosinus x równa się 0, a drugie 2 sinus x plus 1 równa się 0. Miałbym tutaj mnożenie, wszystko byłoby inne. Ale nie jest. Niestety, mam tą jedynkę i ona bardzo boleśnie o sobie przypomina. Cóż z nią możemy zrobić? No widzisz, tutaj stosujemy taki myk. Dlaczego tak zrobiłem? To jest po prostu kwestia tak zwanej takiej intuicji matematycznej. Jak rozwiążesz 10 zadań, no to nie licz na to, że ci się coś magicznie objawi, ale jeżeli taki zadań rozwiążesz powiedzmy 1000, to wtedy będziesz miał już taką pewną wprawę i będziesz widział rzeczy, które można zrobić. Można robić mnóstwo rzeczy z każdym równaniem, mogę podzielić przez co chcę, pomnożyć przez mnóstwo rzeczy. Co tutaj zrobię? Spotęguję sobie wszystko. Po prostu. Jak spotęguję, to wciąż będę miał równość zachowaną. Więc podnoszę wszystko do potęgi. Niech tak będzie. Podnoszę do potęgi, powoli, wszystko w swoim czasie. Podnoszę 4, bo to jest 2 do kwadratu. Sinus kwadrat x razy cosinus kwadrat x. Dodać. Cosinus kwadrat x równa się 1. Dlaczego to zrobiłem? Zaraz zobaczysz. Liczę dalej. 4 sinus kwadrat x razy cosinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x. Teraz przenoszę jedynkę na lewą stronę. Równa się 0. No i teraz największa magia siedzi tutaj. Cosinus kwadrat x minus 1. Ile to będzie? Tutaj wykorzystamy sobie jedynkę trygonometryczną, o której już dawno zapomnieliśmy, a którą wyprowadzałem paręnaście chyba lekcji temu. Z tego wynika, że sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x równa się 1.
ale mogę też zapisać, że sinus kwadrat x równa się 1 minus cosinus kwadrat x. I to sobie właśnie w tej chwili użyję. Czyli to mi zbiega do sinus kwadrat x równa się 0. Tu mam cosinus kwadrat x, trochę tak po arabsku piszę, przepraszam, sinus kwadrat x. I teraz mogę sobie wyciągnąć sinus kwadrat x przed nawias. Sinus kwadrat x, wyciągam sobie przed nawias, 4 cosinus kwadrat x plus 1 równa się 0. I to należy, to była kluczowa rzecz w tym zadaniu, żeby to podnieść do kwadratu wszystko było blisko. O to tu chodziło. To jest najważniejsze, to jest to, co musiałeś wiedzieć, to, co musiałeś zrobić, jakby po to było całe to zadanie, żeby to właśnie w ten sposób rozwiązać. No. I teraz to po prostu rozbijam na sinus kwadrat x równa się 0 lub, to jest lub, 4 cosinus kwadrat x plus 1 równa się 0. Tego rozwiązania w ogóle nie biorę pod uwagę. Dlaczego? Dlatego, że cosinus kwadrat x zawsze będzie większy od 0 albo równy. W najlepszym wypadku, kiedy cosinus x będzie równy 0, cosinus kwadrat będzie równy 0, razy 4, 0, plus 1, 1. Więc najmniejsza tego wartość będzie 1. To nigdy nie będzie równe 0, bo tu jest cosinus kwadrat. A cosinus kwadrat nie może być mniejszy niż 0. Dlatego to odrzucam. To w ogóle nie ma tego. Nie zajmuję się tym. To nie ma. Brak rzeczywistych rozwiązań tutaj. Sinus kwadrat x. Mogę to sobie po prostu spierwiastkować, żadnego problemu, bo tu jest po drugiej stronie 0. Więc sinus kwadrat x będzie równy 0 wtedy, kiedy sinus x będzie równy 0. Kiedy sinus x będzie równy 0. No a tutaj no to już jest to rozwiązanie, które pozostaje. Nie podano nam dziedziny w tym zadaniu. Załóżmy, że tam była 0 do 2pi, no to wtedy sinus x jest równy 0, kiedy x jest równy 0, kiedy x jest równy pi i kiedy x jest równy 2pi. I to jest nasze rozwiązanie. Jeżeli taka byłaby dziedzina. Jeżeli nie byłoby podanej dziedziny, no to po prostu x by był równy kpi. K razy pi, przy czym k należy do całkowitych. Dlaczego? Dlatego, że spójrz, powtarza się co pi miejsce zerowe w sinusie. 0 to jest 0. Jak podstawię 1, to będzie pi. Jak podstawię 2, to będzie 2pi. Minus 1, jak podstawię, będzie miał minus pi. To jest rozwiązanie ogólne. To jest rozwiązanie dla dziedziny x należy od 0 do 2pi. To jest rozwiązanie dla tej dziedziny. To jest rozwiązanie ogólne takiego zadania. Czyli tutaj należało zauważyć, najtrudniejszą rzeczą było zauważenie tego, że trzeba to skwadratować. Takie rzeczy też się zdarzają. Jeszcze tylko wrócę na chwilę do tego r cosinusa. Podsumuję tutaj to, co robiliśmy dzisiaj. Dzisiaj zrobiliśmy tak. Jak mamy odejmowanie albo dodawanie kosinusów, sinusów o tym samym kącie, równa się jakąś liczbę całkowitą, wtedy korzystamy z metody r cosinus właśnie x plus jakaś alfa. Rozpisujemy, że to jest r cosinus x plus jakaś alfa. Znamy wzór na r cosinus alfa plus beta, czyli tutaj w tym przypadku x plus alfa. Możesz to sobie rozpisać, przynajmniej na początku, to zdecydowanie polecam, żeby to... Ach, nie mogę tego podciągnąć. Żeby to zrobić. Potem przyrównujesz, że r cosinus x plus alfa jest równe 3 cosinus x minus 4 sinus x, czyli to twoje równanie, które miałeś na początku. I pamiętaj, musi się zgadzać liczba sinusów i liczba kosinusów, dlatego tutaj mam to, co mnożę przy razy cosinus x i to, co mnożę razy sinus x, musi być to samo. Czyli tutaj mam r cosinus alfa razy cosinus x, a tu mam 3 razy cosinus x, prawda? To sobie przyrównuję. Dzielę jedno przez drugie i w ten sposób otrzymuję tangens tej alfy, czyli tego kąta, którego nie znałem. To bardzo łatwo liczę funkcją odwrotną na kalkulatorze, czy tam w tablicy, czy jak tam chcesz. Czasami może ładnie wyjść to z naszej tabelki, tej z pierwszych lekcji, albo nawet z głowy. To byłoby w ogóle przyjemnie, jakbyś pamiętał. To jest nasza alfa. Podstawiasz sobie czy to do kosinusa, czy to do sinusa, to żadnego znaczenia nie ma. Po prostu chcesz policzyć r, więc wstawiasz do któregoś z tych. Ja tam polecam kosinusa, szczerze powiedziawszy. Zawsze bezpiecznie i milej, bo jak ci wyjdzie ujemna, to i tak to samo będzie. Więc postawiasz to jako sinus. Tutaj nam wyszedł 0,6, podzieliłem 3 przez 0,6 i wyszło nam r równe 5. No i dla r równego 5 tutaj sobie wstawiliśmy już r, wstawiliśmy sobie naszą alfę, której nie znaliśmy. I tu mamy bardzo proste
Jak widzisz, tutaj napisałem, że to jest równe i to jest prawda. Właśnie tam przed chwilą to wykazaliśmy i wszystko zrobiliśmy, żeby tak było. To alfa i r ma się dopasować do tego, co ty tutaj masz. I zawsze tak będzie. To jest pełna dowolność. No i teraz rozwiązuję zwykłe równanie dla kosinusa pomnożonego przez coś i trochę przesuniętego w lewo. Jak widzisz, tutaj po prostu zostaje tyle. Podzieliłem to. Użyłem funkcji odwrotnej, bo to jest jakby cały mój kąt. I spytałem się, dla jakiego kąta kosinus będzie równy 2 piąte. I on mi powiedział, że dla 1,159 radiana. Muszę oczywiście pamiętać, to jest ważne, że tutaj są dwa rozwiązania. To jest coś, o czym trzeba zawsze pamiętać. Dlatego właśnie korzystanie z kosinusa jest bardzo wygodne. Po prostu wystarczy nam coś plus minus, bo wiemy, że on zawsze będzie miał plusowe i minusowe rozwiązanie. To wynika z jego natury, że jest parzysty, tak? Jakbyś to sobie narysował na wykresie, to też byś to zobaczył na tych ćwiartkach, też by to było bardzo dobrze widać. Dlatego teraz mamy, że to jest 0,927, jest równe plus minus 1,159. No i tutaj z tego po prostu wyliczam sobie. No i bardzo ważne, oczywiście pamiętam dziedzinę, tutaj miałem dziedzinę od minus 1 do 1 i zachowałem to, że tutaj to minus 2 odpadło, zostało tylko 0,23. No i nie myl się tak jak ja. I wszystko będzie rozwiązane wtedy. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.